Siemano widzowie, witam was serdecznie. Uwaga, bardzo ważna sprawa. Wchodzę sobie na serwer i widzę, że jest na serwerze AdiCox1337 i mega, pomyślałem, że mega będzie dobrze, jak go pośledzę i dowiem się, co on tak naprawdę planuje tutaj. Ponieważ jak tak sobie sięgnę pamięcią do tego, co się działo na poprzednim odcinku, dostałem książkę, w której ktoś napisał mi, że moja wioska jest obrzydliwa i wioska wieśniaków, którą ja zbudowałem, jest obrzydliwa. Mega mi się to nie spodobało i całkiem możliwe, że mógł to być ten AdiCox. Nikt inny by mi coś takiego nie napisał. On tutaj jako jedyny jest od 2 dni i już zaczyna odwalać takie akcje, że nie wiem czy on, ale prawdopodobnie mógł to być on i mógł zostawić mi taką książkę. Więc dzisiaj, korzystając z tego, że mam potki na niewidzialność, które ostatnio sobie robiłem, skorzystam z tego i pośledzimy go trochę. Zobaczymy, co on tak naprawdę tutaj chce robić na tym Palionowie i jaki jest jego cel tego wszystkiego. Teraz najgorsze jest to, że ja nie wiem w ogóle, gdzie ja mogę się go spodziewać i nie chciałbym przypadkiem go spotkać w taki sposób, żeby wiecie, żeby był przypał. Więc może ja już po prostu wypiję sobie potkę, bo i tak mam 3. Więc nie będziemy ryzykować, a ja w tym czasie was zaproszę na mój kanał Szczypson Plus, gdzie serdecznie, was zapraszam, tam was serdecznie powitam, ponieważ tam codziennie odcinki z Robloxa, ze Stambul Gajców, z Zamongasa, również się ostatni odcinek pojawił, więc serdecznie was tam zapraszam. Dobra, szukamy tego AdiCoxa, ciekawe gdzie on będzie, Dobra, teraz pyta... O Jezus, jest ich za drzwiami, znaczy za drzwiami, za domkiem. Dobra, mamy go, widzę go, jak on wysoko skacze teraz przez te pikony, to w ogóle to wygląda, jakby ktoś na jakichś szcinach skakał, czy coś takiego. Dobra, zobaczmy sobie, co on tu kombinuje. Pal, kręci się koło tej... Ej, ale co to ma być? Co to ma być? Dlaczego on to niszczy? Przecież ja... No tu jest pole, dlaczego to pole tu niszczy? Przecież to jest tylko i wyłącznie wyglądowo. Nie, dobra, a już mnie denerwuje, nie? Ledwo co zaczęliśmy go... Ledwo co go spotkałem, ja już jestem zdenerwowany, jak go widzę, nie? Dobra, on ostatnio mnie naprawdę mega denerwuje, ale... Jest taki, kurczę... No nie... Nie wytrzymam! Co on tu zrobił? Rozwalił cały teren! Nie, to się nie dzieje, naprawdę. To się nie dzieje. Dobra, co tu jest? Skrzynkę znalazł. O, to jest skrzynka z poprzedniego odcinka, gdzie szukaliśmy te jajka. Ciekawe, czy tu ktoś jajko... Co jest? Czemu on tam dirta wkłada? Dobra, nie, to mnie denerwuje ten chłop, nie? On zjadł złote jabłko, czy mi się wydawało? Ej, on chyba zjadł złote jabłko. Skąd on miał złote jabłko? Dobra, nie wiem, kto go tutaj, że tak powiem, takimi rzeczami częstuje i kto mu takie rzeczy dał. Ja totalnie nie wiem, dlaczego on tu jest. Podsumujmy jedną rzecz bardzo ważną. Nie wiem, dlaczego ktoś zezwala na to, żeby on tu był. Ja nie wierzę w to, że on nie może zostać zbanowany. Nie rozumiem, dlaczego go nikt nie banuje. Dlaczego? Dlaczego jest to jakiś hop, który w ogóle nie wiadomo co tu robi? Ja nie rozumiem tego, nikt mi tego nie potrafi wytłumaczyć. Dobra, nie rozwalaj mi tego drzewa. O, patrzcie, sadzonka wypadła. Dobra, nie zniszczył tego aż tak bardzo, a sadzonka się przyda. Dobra, czekajcie, bo mi tu wlazł gdzieś i on tu kombinuje jakiś... Oh, on to robi specjalnie, żeby nas wkurzyć, po prostu rozwala te wszystkie rzeczy, wiecie co? Ja i tak to naprawię. Nie jest tego świadom. No ja to sobie naprawiam normalnie, tutaj, pyk. Dobra, ej, tu już w ogóle jedno łóżko to on zabrał chyba. Bo tu było jeszcze jedno, zabrał jedno łóżko. No nie, no co on tu robi? Mi to wszystko niszczy. Dobra, gdzie on poszedł? Bo ja muszę wiedzieć, co on zniszczy, żebym ja to mógł naprawić. Bo ja później będę szukał 3 lata tych zniszczeń, które on wykonuje tutaj. Dobra, czekajcie, on tu gdzieś wyszedł wyżej chyba. Albo i nie. Zgubiłem go i on pewnie teraz niszczy najważniejsze rzeczy na tym Palionowie. A ja nie wiem, gdzie on jest. No nie, to jest najgorsza rzecz na świecie. O, zabrałem jakieś strzały, wyrzucam. O, tam jest, dobra, tam jest. Nie, no czy on zniszczył ten miecz? Nie, to się nie dzieje. Ja go zbanuję zaraz. Ja go po prostu, znaczy ja nie mam takich możliwości, ale zaraz pójdę i powiem Palionowi, że Palion, albo go banujesz, albo mnie banujesz, musisz wybrać, bo kurczę, no nie wytrzymam. Nie noż! Szyby rozwala. Nie no proszę, co on robi? Co on kombinuje? Czekajcie, jak ja go mogę odstraszyć? Bo nie chcę się mu pokazywać na razie. Bo jak on to zobaczy, jeszcze nie wiem, no nie chcę, żeby wiedział, że ja go śledziłem. Ale ja bym go jakoś odstraszył. Tylko nie wiem jak, dobra, niszczy te szyby. Czekajcie, czy ja mogę go jakoś... Najchętniej to bym, nie wiem, albo na czacie mu napiszę, że AdiCox, gdzie jesteś? Coś takiego, może się gdzieś ukryje? Ej, jakbym mu tak napisał? Dobra, czekajcie, napiszę. No nie no, niszczy ten most! Jaki to jest wandal! Dobra, piszę mu na czacie. AdiCox, gdzie jesteś? Dobra, spytam się go, gdzie jest. Uwaga, ciekawe, czy mi odpisze. Uwaga. A co cię to obchodzi? No ładnie, zaczyna się. Powiedz, bo Chcę sprawdzić, czy nic nie psujesz. O, tak mu napiszę. Zobaczymy, co teraz zrobi. On nie wie, że ja wiem, gdzie on jest, więc on będzie mi ten. Nic ci nie powiem. Chcesz bana? Spytam go, czy chce bana. Chcesz bana? O nie, on idzie w stronę mojego domu. Jak on mi coś rozwali, to przysięgam, że go naklepię. Przysięgam, że zrobię mu krzywdę. Jak mi cokolwiek tu zniszczy. Ty o tym nie decydujesz. Mnie to denerwuje, no ma rację, nie jestem adminem serwera. Ale kurczę... Nie, idzie do mnie. Zostaw tego lisa! On tu jest od... Zostaw go! Kurde! Bo mi... Czekajcie, ja tego lisa jakoś kiedyś nazwałem, jak mi się kojarzy. Nie nazwałem go? Przy jakim cudem on tutaj jest tyle czasu i go nie nazwałem. Dobra, on... Kurczę, no nie mogę wejść, bo usłyszy to. Ale dobra, szybko, iść! Nie, nie. Oj nie. Co to jest za kradzież? Czekajcie, ja muszę napisać tak. Czekaj, napiszę, za chwilę mu napiszę, że znikło mi coś z domku i że osądzam go, bo przed chwilą to tam było. Ale najpierw on musi trochę odejść, żeby on pomyślał, że mnie tam, że dopiero tam przyszedłem zaraz. Dobra, piszę. Ej, gdzie moja zbroja? Dobra, pytam się go, gdzie moja zbroja. Zgadaj się kolegów. Przed chwilą tu była, a tylko ty jesteś na serwerze. No i co? Ja jej nie widziałem, lol. No kurczę, ta jasne, przecież kurczę, mi kłamie jeszcze w żywe oczy. Jak mi kłamie, to jest niesamowite. Gdzie jesteś? Sprawdzę, czy tego nie masz. No i zobaczymy co mi teraz odpisze. No przecież ja widzę, że on to ma. Ja widzę i on jeszcze żywe w banku. W banku jest, ta? Dobra, czekajcie. Gdzie? A to tam, czyli on teraz liczy. To ja napiszę tak, idę. Idę, patrzcie, wraca z powrotem na chatę, będzie to odkładał. Patrz co robi, po co idzie mi to odłożyć. Odkłada, jak się wystraszył. Jaki to jest czub. Jaki on jest dziwny, ty. Co on tu wykombinował teraz? O, dobra, wychodzi. No, gdzie jesteś? Zaraz będę. Dobra. On też tam idzie, Jestem, gdzie ty? Dobra, i co on teraz odpisze? Mam lagi, oczywiście mam lagi. Jak kłamię w żywe oczy, co za chłop. Nie wytrzymam. Dobra, Dobra, bo jak on tam pójdzie, to... Kurczę, on nie będzie... Pota mi się skończyła! Piję. Ło, ale przypał, jakby był obok niego. Ale byłby przypał, dobra. Wiecie co, nie, ja muszę komuś powiedzieć, że on takie rzeczy robi, że on kradnie. Bo to naprawdę jest mega smutne, że on takie rzeczy w ogóle robi, nie? Ale... Nie idę tam w ogóle, olewam go. Muszę kończyć. Elo. Dobra, kończę i wracam z powrotem na chatę, mam go gdzieś. Nie chcę się z nim nawet spotykać. Pytajniki. Nie będę z nim gadał, on jest dziwny.